Czy takie sceny rozgrywały się dawniej na ziemiach polskich? Zapewne tak. Ostatnie doniesienie o gniazdowaniu sępa płowego na ziemiach polskich pochodzi z 1914 roku, kiedy to odnotowano lęk tego wielkiego ptaka na skalnym urwisku w Pieninach. Natomiast ponad 100 lat wcześniej w roku 1802 pod Sycowem widziano całą grupę tych ptaków składającą się aż z 18 osobników. Źródła historyczne donoszą także o gniazdowaniu sępów w pieninach oraz tatrach w wieku XVIII i XIX. Obecnie sęp płowy widnieje w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt jako wymarły ptak lęgowy, aczkolwiek pojedyncze osobniki bądź niewielkie grupy tych ptaków wciąż widywane są w Polsce. Najczęściej na południu. Szybujące osobniki widywano nad Zakopanem, Opolem. Jeden dłuższy czas żerował na wysypisku pod brzegiem na Opolszczyźnie, wzbudzając sensację ornitologiczną. Ale w roku 2018 osłabionego osobnika odnaleziono nawet pod Płockiem, czyli dość znacznie w głębi kraju. Ornitolodzy nie mają wątpliwości, że sępy zalatują do nas z południa Europy, aczkolwiek bardzo sporadycznie. Ale czy w minionych wiekach te ptaki licznie u nas występowały i gniazdowały? Czemu zniknęły i czy być może jeszcze wrócą? Oraz jaki polski ptak wypełnia ich niszę? O tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Sęp płowy, odbywający dawniej lęgi w naszym kraju, był największym ze wszystkich ptaków szponiastych w tym rejonie i swym rozmiarem przewyższał nawet orła przedniego i bielika. Sępy to generalnie jedne z największych ptaków szponiastych świata, a zajęły one bardzo ciekawą i specyficzną niszę ekologiczną. Wyspecjalizowały się w zjadaniu mięsa padłych, dużych i średnich zwierząt. Długo są w stanie wytrzymać bez pożywienia, czekając na odpowiednią okazję, ale gdy wreszcie taka się nadarzy, jedzą bardzo dużo pochłaniając mięso i wnętrzności. Są do tego idealnie dostosowane. Długa, niemal łysa szyja umożliwia im głębokie zanurzenie głowy we wnętrzu padłego zwierzęcia i wyszarpywanie stamtąd kawałków, które połykane są potem w całości. Widok żerujących sępów z czerwonymi głowami i szyjami oblepionymi krwią budzi w ludziach negatywne skojarzenia i nie przysparza im sympatii. Sęp w powszechnej opinii nie ma dobrego wizerunku, aczkolwiek z biologicznego punktu widzenia jest bardzo dobrze wyspecjalizowanym zwierzęciem i pełni ważną rolę w przyrodzie. Według niektórych teorii, sępy odegrały także bardzo ważną rolę w historii ewolucyjnej człowieka. Według jednej z nich przodkowie człowieka, nie umiejąc jeszcze samodzielnie polować, przemierzali w grupach sawanny w poszukiwaniu osłabionych, rannych bądź padłych zwierząt. W ich lokalizacji kluczową rolę odgrywały krążące w powietrzu sępy. Ptaki te, jako że posiadają doskonały wzrok i świetną mobilność. Przybywały na miejsce jako pierwsze i krążyły stadami, nieświadomie sygnalizując na wiele kilometrów o występującej w danym miejscu padlinie bądź rannym zwierzęciu, co chętnie wykorzystywali pradawni ludzie. Dla przodków człowieka pomocna tu była także inna cecha sępów. Ptaki te mają bardzo ostre dzioby i skutecznie potrafią wyjadać wnętrzności oraz mięso, aczkolwiek nie zjadają kości, które są przecież bogate w pożywny szpik. Praczłowiek w przeciwieństwie do ptaków potrafił się do niego dostać rozłupując kości dużymi kamieniami. A zatem nawet jeżeli praludzie nie zastali już na miejscu mięsa to zawsze czekały na nich pełne szpiku kości. Hipotezę tę zdają się potwierdzać liczne skamieniałe pozostałości potłuczonych kości. Co ciekawe na stanowiskach archeologicznych znajdowano także kości sępów ze śladami obróbki. A zatem same ptaki także były zjadane przez pradawnych ludzi. To, że sępy płowe najczęściej widywane są na południu naszego kraju i tam też widziane było ostatnie ich gniazdo, to nie przypadek. Składają się na to dwa czynniki. Po pierwsze, sępy jako bardzo duże ptaki uzależnione są od prądów powietrznych, które umożliwiają im wzbijanie się w powietrze na duże wysokości i szybowanie bez większych nakładów energii. W związku z tym, sępów nie spotyka się nad morzami oraz na obszarach o niewielkim nasłonecznieniu czy zbyt małej powierzchni, gdzie nie tworzą się wystarczające masy powietrza mogące unieść wielkiego ptaka. A zatem sępy żyją tylko w miejscach o odpowiedniej termice. Południe Polski jest z natury cieplejsze, a poza tym usiane jest górami i wyżynami tworzącymi odpowiednie prądy termiczne. Stamtąd też najbliżej jest na południe Europy, gdzie znajdują się najbardziej korzystne siedliska sępów. To właśnie z nich sępy płowe zapuszczają się czasem na tereny naszego kraju. Inną, bardzo istotną kwestią związaną z występowaniem sępów jest dostępność pożywienia. Ptaki te wyspecjalizowały się w pochłanianiu dużych ilości mięsa. Podczas każdej uczty sępy, podobnie zresztą jak i większość padlinożerców, starają się zjeść najwięcej jak to tylko jest możliwe. Na potwierdzenie tej zasady wystarczy przytoczyć fakt, iż sępy często po obfitej uczcie są tak ciężkie, że nie są w stanie odlecieć. Zdarza się, że aby wzbić się w powietrze, przeciążone ptaki muszą zwrócić część zjedzonego mięsa. A zatem są to zwierzęta wymagające stałej i systematycznej dostępności dużej ilości mięsa. Mogą żyć tylko w środowisku, które jest im to w stanie zapewnić. Wiadomo, że przed wiekami ziemie naszego kraju znacznie lepiej spełniały ten warunek, gdyż były bardziej bogate w zwierzynę niż ma to miejsce dzisiaj. Jednak mimo wszystko, najprawdopodobniej nasza szerokość geograficzna zawsze stanowiła co najwyżej północną granicę występowania sępa płowego. Choć dostępność pożywienia przed wiekami była u nas większa, to jednak strefa klimatyczna z mroźnymi zimami nie była jednak wystarczająco odpowiednia dla tak dużego ptaka padlinożernego. Co ciekawe w podobnej niszy ekologicznej na terenie Polski i to przez cały rok znacznie lepiej sprawdza się inny ptasi padlinożerca, bardzo trafnie nazywany zresztą czasem sępem północy. To kruk. Po zbadaniu jego diety okazało się, że aż dwie trzecie zjadanego przez kruki pokarmu stanowi właśnie padlina. Ptaki te, być może nie są aż tak doskonale przystosowane do zjadania padliny dużych zwierząt jak sępy, bo nie mają tak wielkich, silnych i ostrych dziobów, już samo otworzenie martwego zwierzęcia może stanowić dla nich problem. Jednak znalazły one na to sposób. A poza tym posiadają wiele innych bardzo pomocnych przystosowań do życia w ostrym klimacie północy, których z kolei sępy płowe nie posiadają. Kruki kołujące nad ofiarą wywołują słuszne skojarzenia z sępami. Zresztą wiele polskich zwierząt, również żywiących się padliną, wykorzystuje krążące kruki w dokładnie ten sam sposób, jak dawniej pierwotni ludzie wykorzystywali sępy we wcześniej wspomnianej hipotezie. Kryłki dodatkowo sygnalizują znalezienie padliny głośnym krakaniem. Niejednokrotnie celowo nawołują one inne drapieżne ptaki, takie jak na przykład orzeł bielik, które mają bardziej potężne dzioby, mogące znacznie łatwiej napocząć ofiarę. I właśnie w ten sprytny sposób inteligentne kryłki ponoć posługują się innymi zwierzętami. Dziób kryłka nie zawsze jest w stanie sobie poradzić z twardą skórą padłego ssaka, a zwłaszcza gdy jest ona zmrożona. Po napoczęciu padliny przez Bielika zadanie to jest znacznie ułatwione. Sygnalizacyjną wartość kruka doskonale znają i wysoko sobie cenią także fotografowie oraz obserwatorzy przyrody. Kołujące kruki zwiastują ciekawe obserwacje ornitologiczne, gdyż w miejscach leżącej padliny można zobaczyć wiele ciekawych gatunków zwierząt. Ten sęp północy, w przeciwieństwie do rzeczywistego sępa, uzupełnia także dietę o pokarmy roślinne, takie jak ziarna zbóż, jagody i owoce. Zjada także owady. Oprócz samej padliny, wyjada również żerujące na niej wszelkie robaki i chrząszcze. Jego czarny kolor to najprawdopodobniej przystosowanie służące pozyskiwaniu ciepła z promieni słonecznych. Czarna barwa dobrze je pochłania, co na zimnej północy ma niemałe znaczenie. Jak widzicie, zarówno sęp, jak i kruk to świetne maszyny przetrwania. Doskonale przystosowane do specyficznej niszy ekologicznej, w której padlina odgrywa kluczową rolę. Każdy z tych ptaków różni się jednak od siebie. Sępy do życia potrzebują ciepłego klimatu, i obecne sukcesywne ocieplanie następujące w naszej strefie może sprawić, że w przyszłości sępy będą zalatywać do nas częściej. Niewykluczone, że niedługo znów uda się zaobserwować gniazdowanie tego wielkiego ptaka w naszym kraju. Jeśli sępy płowe założą u nas gniazdo, to zapewne tak jak w przeszłości, będzie miało to miejsce w górach na południu kraju i wywoła sensację ornitologiczną. Natomiast do tego czasu pozostaje nam podziwiać naszego prawdziwie rodzimego sępa, sępa północy, czyli kruka. Przy czym nie należy go mylić z gawronem czy kawką. Kruk jest bardzo niedocenianym zwierzęciem. Podobnie jak sęp, owiany jest złą sławą, choć wykonuje pożyteczną funkcję sanitarną w przyrodzie. W minionych wiekach był nawet masowo tępiony, gdyż w XVII wieku pojawił się pogląd, jakoby był on zwierzęciem nieczystym, obdarzonym nadprzyrodzoną mocą. Trwające latami tępienie gatunku sprawiło, że kruk stał się płochliwy i wycofał się w odludne rejony. Obecnie powraca i coraz bardziej przybliża się do siedzi ludzkich. Mało kto wie, że jest on jednym z najbardziej inteligentnych ptaków na ziemi. Naukowcy z Nowej Zelandii dowiedli, że kruki spośród wszystkich ptaków mają najlepiej rozwinięte fragmenty mózgu odpowiadające za kojarzenie faktów i abstrakcyjne myślenie. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, cześć!